Witam Państwa, zapraszam na rozmowę dnia. Dzisiaj moim gościem jest Stanisław Drzewiecki, prezes Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy. Witam Pana. Dzień dobry. Panie prezesie, mimo pandemii, jak widzimy, dzisiaj też o tym mówiliśmy w zbliżeniach, wiele się dzieje w rozwoju sieci wodociągowej. Na ile w takim razie ta pandemia wpłynęła także na pracę bydgoskich wodociągów? Oczywiście tak jak na każdą firmę, tak i na miejskie wodociągi pandemia wpływ miała i ma, ale aczkolwiek nie jest to jakiś znaczący wpływ, bo naszym dniem codziennym to jest ciągłość zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia i oczyszczenia ścieków. My to robimy od lat, także to kontynuowaliśmy. Musieliśmy tylko dokonać przeglądu procedur, dokonać rozdziału zespołów pracowniczych, brygad, zmian w taki sposób, aby się z sobą nie kontaktowały, prowadzić dezynfekcję powierzchni, pomieszczeń wspólnych i to działa. Dla pracowników biurowych też zmodelowaliśmy organizację pracy. Tam, gdzie można było, wykonujemy pracę zdalną. Bardzo pomocne nam w tej pracy były systemy informatyczne, systemy monitorowania i sterowania całością systemu zaopatrzenia wody, odprowadzenia ścieków. Takie systemy w bydgoskich wodociągach funkcjonują od 10 lat. Również automatyzacja procesów uzdatniania wody czy oczyszczania ścieków bardzo to pomaga. Szczególnie nam pomogło zakończone zmodernizowanie systemu monitorowania ujęć stacji wodociągowych i pompowni wodociągowych, co zakończyliśmy na początku tego roku i to bardzo nam pomogło w nadzorze, w zarządzaniu obiektami zaopatrzenia w wodę. Oczywiście musieliśmy modyfikować nasze plany, konferencje Bydgoska Retencja plus 2050 zrobiliśmy w formie wirtualnej. 380 uczestników z całej Polski wzięło udział w tej konferencji. Musieliśmy odłożyć niestety oficjalną galę jubileuszu 120-lecia bydgoskich wodociągów, bo w tym roku taką rocznicę świętujemy. No ale to, co się odwlecze, to nie ucieczę. Chcemy to w przyszłym roku dokończyć. W żaden sposób pandemia nie zakłóciła realizacji bydgoskiego projektu deszczowego. To w takim razie zapytam, na jakim jest dzisiaj etapie właśnie ten projekt deszczówki? Projekt deszczowy, przypomnę, składa się z dwóch zasadniczych części. Część związana z renowacją starych sieci i związana z budową nowych elementów, w szczególności zbiorników retencyjnych. Ten pakiet dotyczący renowacji w zasadzie roboty kończą się z końcem tego roku. Zrealizowaliśmy renowację 90 km sieci kanalizacji deszczowej za kwotę około 62 milionów złotych. Przywróciliśmy sprawność tak dużego zakresu sieci deszczowej. To jest bardzo ważne i ten projekt renowacyjny został zakończony mimo pandemii, mimo pewnych ograniczeń. W ciągu tego roku było bardzo ciężko, było bardzo trudno usuwać przeszkody w kanałach, starych kanałach deszczowych po ich otwarciu, wyczyszczeniu, zmonitorowaniu, kiedy okazało się, że bardzo wiele przeszkód, szczególnie różnego rodzaju uzbrojenie przechodzące z poprzek kanałów, trzeba było wycinać, usuwać, przebudowywać. Ogromna praca wykonana przez pracowników zakładu kanalizacji dała ten efekt, że tak naprawdę kończymy roboty związane z renowacją w terminie z końcem tego roku. Jest to bardzo ważne. Te efekty już są widoczne w mniejszej skali może, bo przede wszystkim zbiorniki retencyjne dadzą wyjątkową korzyść z deszczy nawalnych, ale renowacja jest na ukończeniu i to jest, myślę, bardzo dobra informacja. Słyszymy też, że realizacja tego projektu deszczówki wypełniona jest inwestycjami pionierskimi, ale i nietypowymi. Gdzie na przykład takie inwestycje w Bydgoszczy się realizują? Renowacja dotyczyła obszaru przede wszystkim Śródmieścia, ale też Osowa Góra i dzielnicy Fordon. Natomiast budowa nowych elementów to przede wszystkim Stare Miasto Śródmieście. To są najstarsze sieci, najbardziej przeciążone. I tak jak powiedziałem, renowacja jest zakończona. Rozpoczęliśmy budowę nowych elementów zbiorników retencyjnych, realizując koncepcję miasta gąbki, czyli wytworzenia poprzez zbiorniki miejsc, gdzie będzie można zgromadzić wodę, nadmiar tej wody deszczowej w okresie ulewnych deszczy i później ją wykorzystać w części, a w nadmiarze ewentualnie odprowadzić do rzeki Brdy. Pierwszy zbiornik to jest ulica Kolbego. No, widzieliśmy ją, ale też są w realizacji już kolejne, bo na ukończeniu jest zbiornik ulicy Zygmunta Augusta, w ulicy Jaskółczej, Warmińskiego. Rozpoczynamy roboty związane z budową zbiornika w ulicy Marii Skłodowskiej. To w takim razie kiedy bydgoszczanie odczują efekty tych modernizacyjnych prac, o których tutaj mówimy?
Pierwsze efekty wynikające z renowacji tych starych sieci, tych 90 kilometrów, już są widoczne. Te sieci były bardzo mocno zanieczyszczone osadami piasku, kamieni, gruzu często. Przywróciliśmy im pierwotną przepustowość i w wielu miejscach już to było widać. Chociażby przejazd pod torami kolejowymi ulica Brzechwy czy Kaliskiego. Pamiętamy wielkie ulewy i zatopione te przejazdy pod torami. W tym roku to się nie wydarzyło, bo wyczyściliśmy kanały, przeprowadziliśmy przeglądy, najszybsze remonty tych obiektów i to już działa. Ten efekt już jest widoczny. Takie wyraźne efekty, jeżeli chodzi o eliminację tych miejsc, tych punktów, gdzie następowały intensywne podtopienia, będziemy widzieć w przyszłym roku, bo będziemy już mieli zrealizowane zbiorniki retencyjne w dużej liczbie i te efekty będą widoczne w przyszłym roku. Miejskie wodociągi apelują, czy też proszą bydgoszczan, aby włączali się w realizację tej deszczówki. Mam tutaj głównie na myśli te rozwiązania zielono-niebieskie. W takim razie trudno przekonać bydgoszczan do tego, żeby właśnie się włączali w ten projekt, czy niekoniecznie? Trudno nie, ale też nie jest łatwo, bo to jest zmiana. Zmiana pewnych nawyków, sposobu działania, sposobu funkcjonowania. Tak naprawdę mieszkańcy nie musieli się zajmować deszczówką, bo tym się zajmowało miasto. Natomiast ten projekt, który realizujemy, on pokazał, że to za mało. Miasto i nawet wielkie inwestycje nie rozwiążą tego problemu. Musimy się wszyscy włączyć. Każdy z nas przez proste, nieduże działania dla pojedynczego domku jesteśmy w stanie w sumie w skali całego miasta uzyskać bardzo duże korzyści związane z przeciwdziałaniem zmianom klimatycznym, ale w szczególności poprzez eliminację podtopień, a wykorzystanie wody deszczowej. Aby pomóc bydgoszczanom i właścicielom nieruchomości jakby zastosować to nowe rozwiązania, to nowe myślenie, opracowaliśmy katalog zielono-niebieskich rozwiązań. On jest dostępny dla wszystkich chętnych. Tam jest bardzo wiele prostych przykładów, jak to zrobić. Są zdjęcia pokazujące już konkretne rozwiązania. Mało tego, też służymy pomocą. Nasi specjaliści są dostępni pod telefonem, pod e-mailem. Proszę się z nimi kontaktować, aby ewentualne kwestie przedyskutować, czy uzyskać po prostu darmową poradę. Chcemy też, pracujemy nad tym, wykonać, poprowadzić niejako za rękę inwestorów dla kilku takich przykładowych projektów. Dla domku jednorodzinnego, czy kilku budynków wielorodzinnych, czy jakichś mniejszych zakładów. W jaki sposób taki projekt przygotować, jak go przeprowadzić, żeby był taki namacalny, wyraźny przykład, jak takie projekty realizować. Spodziewamy się, że to uruchomi już takie masowe zaangażowanie Bydgoszczan, właścicieli nieruchomości, zagospodarowywanie wody na swojej nieruchomości, a ta nieduża skala w odniesieniu do jednej nieruchomości, ale w skali miasta pomnożona przez kilkadziesiąt tysięcy, da efekt, który pozwoli tak naprawdę nam wyeliminować to, co jest dzisiaj zmorą dnia po ulewie, czyli podtopienia, zalania. I do tego zachęcam szczególnie do korzystania z katalogu zielono-niebieskiej infrastruktury i z darmowych porad inżynierów miejskich wodociągów. Do tych instrumentów wsparcia oferowanych przez wodociągi doszedł ostatnio katalog kalkulator do obliczeń. Katalog już jest. Jak tutaj on wspiera bydgoszczan i zachęca do tego, żeby włączali się w realizację projektu, a więc aby realizowali te pojemniki zbiorniku, te pojemniki retencyjne? Tak, no, wydaje się, że sprawa jest prosta. No, pada deszcz, zbiornik retencyjny, ale pytanie, a jaki duży, w którym miejscu, to już się problem komplikuje. Zwłaszcza, że zagadnienia hydrologiczne związane z deszczem, z przepływem, z opadem, z podtopieniami, to nie są proste sprawy. Dlatego pomyśleliśmy, że opracujemy taki kalkulator, który zautomatyzuje i pomoże tym, którzy są zainteresowani zagospodarowaniem wody deszczowej. Ten kalkulator został oparty o mapy geodezyjne, mapy satelitarne, ale też lokalny model opadu dla Bydgoszczy. Ten kalkulator jest przydatny dla każdego. Nie trzeba specjalnie znać się na hydraulice, hydrologii. Jest to bardzo intuicyjna aplikacja, która pomoże nam obliczyć, jaka objętość wody jest do wykorzystania, jak możemy ją wykorzystać, jakie są przykładowe rozwiązania. I każdy sobie z tym na pewno poradzi. Darmowa aplikacja, wystarczy się zarejestrować, zalogować i można z tego korzystać. Ale też jest też moduł, który umożliwia zmianę warunków, parametrów szczegółowych, takich już techniczno-inżynierskich. Dlatego ten kalkulator jest też przydatny dla inżynierów, którzy będą projektować układy do zagospodarowania, do retencjonowania wody deszczowej. Też o tym pomyśleliśmy. Także również to jest kalkulator do wykorzystania przez zawodników.
zawodowców, inżynierów, którzy te zagadnienia będą z pomocą tego kalkulatora mogli rozwiązywać. To ułatwi, przyspieszy, ale przede wszystkim wyeliminuje błędy, jakie można popełnić przy obliczaniu objętości zbiornika. W 2020 roku wodociągi nie tylko realizowały oczywiście ten projekt deszczówki, ale też inwestowały w oczyszczanie ścieków Kapuściska chociażby. Co tam się wydarzyło? Tak, o tym może mało mówiliśmy. Oczyszczalnia Kapuściska została zmodernizowana w 2016 roku w bardzo niewielkim zakresie. To wynikało z problemów finansowych spółki wodnej Kapuściska, wówczas spowodowanych problemami finansowymi z Achemu. Wtedy zrealizowaliśmy absolutne minimum. Dzisiaj realizujemy drugą fazę modernizacji oczyszczalni ścieków. W szczególności zwiększamy i modernizujemy przepustowość linii przeróbki osadów ściekowych. Modernizujemy linię ściekową, ale dla poprawy efektywności, dla stabilizacji prowadzenia procesu oczyszczania ścieków modernizujemy układy energetyczne, układy automatyki, ale również remontujemy i modernizujemy obiekty budowlane, obiekty inżynierskie, które nie były przez okres 20 lat remontowane, po to, aby uzyskać gwarancję parametrów jakości oczyszczanych ścieków, ale również przeróbki osadów ściekowych w sposób bezpieczny dla środowiska. Chcemy też zwiększyć produkcję biogazu, czyli odzyskać energię, którą wykorzystamy na potrzeby technologiczne oczyszczalni ścieków. Uznanego z tym projektem jest realizowany projekt, którego celem jest aktualizacja, rozbudowa i modernizacja, rozszerzenie systemu monitorowania i sterowania, który zbudowaliśmy 10 lat temu. 10 lat to jest długi czas dla systemów monitorowania, dla systemów automatyki sterowania, zwłaszcza z wykorzystaniem najnowszych aplikacji IT. Dlatego ten projekt obejmuje udoskonalenie tego systemu, który dzisiaj mamy. Wcześniej wspomniałem o tym, że ten obecny system jest bardzo przydatny w zarządzaniu infrastrukturą wodno-ściekową w okresie szczególnie tym dzisiejszym trudnym pandemicznym. Modernizacja, dalsza rozbudowa tego systemu pozwoli nam zagwarantować ciągłość funkcjonowania tej infrastruktury. Panie prezesie, przed nami 2021 rok. Co będzie w tym roku nadchodzącym priorytetem dla wodociągów bydgoskich? Przede wszystkim konsekwentnie będziemy realizować projekt deszczowy dotyczący tego drugiego pakietu, czyli budowa zbiorników retencyjnych. I to będzie nasz priorytet. Oczywiście ciągłość zaopatrzenia wody, odprowadzania ścieków, czyli zapewnienie ciągłości obsługi mieszkańców, tą podstawową infrastrukturę, ale też będziemy pracować intensywnie nad nowym projektem. W ubiegłym tygodniu Komisja Europejska, państwa członkowie europejskie uzgodnili podział środków, ale też nowe środki, nowy pakiet związany z przeciwdziałaniem konsekwencjom pandemii koronawirusa i eliminację szkód, jakie z tego tytułu powstały. Przyznano Polsce bardzo duże kwoty na realizację inwestycji w tym obszarze. My jako Bydgoskie Wodociągi zostaliśmy zakwalifikowani na krótką listę w ramach Krajowego Planu Odbudowy w obszarze energetyka i środowisko. Taki projekt będziemy przygotowywać. Celem tego projektu jest budowa niezależnych zasilań energetycznych, budowa alternatywnych źródeł zasilania, szczególnie w energię odnawialną, budowa akumulatorów energii, ale też systemów monitorowania, sterowania układami energetycznymi. Panie prezesie, tutaj musimy kropkę postawić niestety o szczegółach tego projektu, a także i o planach wodociągów, które są na przyszły rok już, jak widać, zrealizowane. Powiemy w następnej rozmowie dnia. Jedyny projekt wodociągowy w Polsce i jedyna firma z województwa kujawsko-pomorskiego, która się w tym projekcie znalazła. Dziękuję bardzo. Tu stawiamy kropkę, a więc do zobaczenia w kolejnej rozmowie dnia. Do widzenia Państwu dzisiaj. Do widzenia, panie prezesie. I dziękuję, zapraszam bardzo na kolejną rozmowę 18:15, jak zawsze.